Wspomóż potrzebującego to kolejne zadanie na naszych drogach wielkopostnych, które stawiam sobie i też jako całe Radio Jasna Góra, redakcja, osoby, które zaangażowały się w ten nasz projekt wielkopostny, sobie nawzajem stawiamy, ale też i do którego to zadania chcemy zaprosić Państwa. Tutaj mi coś dzwoni. No, nie trudno się domyśleć, że są to pieniążki i najczęściej naszym odruchem jest sięganie do kieszeni, żeby wyciągnąć jakąś złotówkę lub banknot i wspomóc osobę potrzebującą. Bardzo często pewnie jesteśmy świadkami takich scen, jeśli też nie sami w nich uczestniczymy, kiedy ktoś do nas podchodzi i prosi o pomoc i bardzo często ta pomoc jest uzasadniona i dobrze, abyśmy się dzielili też tymi naszymi darami serca, naszym dobrem materialnym z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Ale dzisiaj też chciałbym, abyśmy zastanowili się nad takim trochę innym wymiarem tego zadania. Wspomóż potrzebującego. Czasami to wsparcie nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Ono wymaga po prostu naszego bycia z kimś, rozmowy, zapytania się, co tam u ciebie? Dzięki, że pytasz. Więcej w porannym espresso. Zapraszamy serdecznie po godzinie 9. Zachęcamy siebie i Was, drodzy słuchacze i widzowie, do tego, aby to pytanie, co u ciebie, tak prosto płynące z serca, szczere, dzisiaj postawić jak najwięcej osobom, które będziecie spotykali na swojej drodze życia, czy to w pracy, czy w domu. Szczerze, zapytajcie ich, co u Was słychać.